Cześć, to Baca w Życie Poczciwe. Dzisiaj filmik, ciekawostka. Pamiętacie może, jak w zeszłym roku zrobiłem film o prawie przyciągania i robiłem tam słynny eksperyment z ryżem. Dzisiaj sprawdzimy, jak ryże mają się po roku tutaj bycia w samotności. Wciąż z tymi napisami. Zobaczymy, czy coś się wydarzyło, jak wygląda każdy z nich. Proszę. Jest obojętność, jest miłość, jest nienawiść. I co tam było? Ostatnie zdziwienie, ale się odkleiło. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na ten eksperyment. Zapraszam. Macie te obrzydliwe ryże tutaj przed sobą. I już wam powiem, który to który, jak one wyglądają. Tutaj jest zdziwienie. To, gdzie napis się odkleił. Środek wygląda tak, nie wygląda najgorzej, jest wręcz dość fajnie zachowany, rzekłbym. No nie mam na to ochoty, ale też nie jest źle. Jak zobaczycie, jest tutaj takie, no, kolory są od musztardowego do ciemnoszarego i odrobina jasnej pleśni. A to jest, przypominam, ze zdziwieniem słoik. A tu mamy co? Nienawiść. Nienawiść. I ta nienawiść, muszę wam powiedzieć, że chyba wygląda najgorzej. W tym sensie, że no jest naprawdę czarna. Czarna i jakiś tak jakby ktoś tam pety do niej kiepował, co zapewniam, nie miało miejsca. Cały czas leżały te słoje przykryte moją bluzą przez rok. Także nienawiść wygląda obrzydliwie. Miłość, proszę. Śnieżynka. Biała, pełna pleśni. Można powiedzieć, że miłość żyje, tak? Bo to są żywe organizmy tam. Ktoś napisał właśnie pod filmem o prawie przyciągania, że to normalne, że miłość była jakaś tam kolorowa, bo tam najwięcej organizmów jest jakiś i po prostu dlatego to tak wygląda. No nie wiem, w każdym razie faktycznie, jeśli chodzi o taką estetykę, to ten ryż po roku z napisem miłość chyba wygląda najlepiej. I tutaj inne MVP, rzekłbym, że drugie miejsce pod względem takiej obrzydliwości, być może dla niektórych nawet pierwsze, to obojętność. Jest to takie szare, różowe, w środku takie inne. Bardzo mnie dziwi, że te ryże są tak różne w środku. Każdy jest inny. Mimo że, jak zobaczycie oryginalny eksperyment, starałem się, żeby w każdym było dokładnie tyle samo ryżu. Odmierzyłem to wagą, tyle samo wody. Znaczy wody, no. To wody nie mierzyłem, ale po prostu ryż tak samo. Wrzuciłem po tyle samo ryżu. Także były w tych samych miejscach dokładnie. Jedyne, czym się różnią, w takich samych słoiczkach zresztą, jedyne, czym się różnią, to tymi napisami. Czy to oznacza, że takie coś wpływa na to, co jest w nich, na przykład sam napis? Bo o ile na początku próbowałem wysyłać, wiecie, energię do poszczególnych słoików, do każdego inną, o tyle ten rok, jak tu leżą, leżały bez żadnej wysyłanej energii. Po prostu je tak zostawiłem właśnie w ramach dalszej części tego eksperymentu, żeby po jakimś roku znowu na to zerknąć. Także rezultaty ocencie sami. Nie wiem, co o nich myśleć. Wiem, że to jest bardzo ciekawe, że to jest obojętność. Nie będę ich otwierał, mógłbym tak z góry wam pokazać, ale przecież jak to zaśmierdzi się, to padnę. To jest obojętność. To jest miłość. Białutka jak śnieg. To jest nienawiść. Czarna, jakby ktoś tam kiepował do niej. A to jest zdziwienie. Szare, takie jak taki dziki ryż brązowy trochę, a w nie najgorszym stanie. Rezultaty ocencie sami. Czy myśli wpływają na rzeczywistość? Czy te napisy wpłynęły na to, co się stało wewnątrz tych słoików, na ten ryż? Wydawać by się mogło, że w jakiejś części tak, bo niczym innym się te rzeczy nie różnią, oprócz
tych napisów. Podeślę Wam w opisie i w komentarzu linki do filmów, gdzie robiłem oryginalnie ten eksperyment, gdzie widać, że odmierzyłem po tyle samo ryżu, tak samo, do takich samych słoików, tak samo zakręconych, tak samo wymytych i po prostu nie ma tu miejsca na takie aż różnice, bo te cztery słoje są totalnie inne, mimo że jest w nich to samo, tak samo leżały, tyle samo leżały, różnią się tylko napisami na górze. Może teraz trzeba by zrobić to jeszcze raz, tylko bez żadnych napisów i zobaczyć, czy te cztery słoiki byłyby takie same. W ogóle mogłem zrobić też grupę kontrolną tak naprawdę. No nie pomyślałem, teraz człowiek myśli o takich rzeczach. Może w kolejnym filmie, w kolejnym eksperymencie. A swoją drogą, jeśli macie jakieś ciekawe eksperymenty, które moglibyście mi zasugerować, to dajcie znać w komentarzu i być może je kiedyś zrobię. A tymczasem film dający do myślenia o eksperymencie ryżowym. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga, a w weekend kolejny odcinek recenzji. Do zobaczenia wtedy. Cześć.